Czas na krótką wycieczkę po okolicznych gminach powiatu przemyskiego. Nasze zwiedzanie rozpoczniemy od Birczy. Pierwsze pisane informacje o tym miejscu pochodzą z 1418 roku. Gmina ta leży na terenie Pogórza Przemyskiego, na wzniesieniu, które opływa rzeka Stupnica, do Pursanu. Położenie gminy jest głównym atutem turystycznym. Zachwycą Was jodłowo-bukowe lasy ze wschodniokarpacką roślinnością, które zajmują 60% powierzchni. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców są dochody uzyskiwane z produkcji rolnej i działalności agroturystycznej. W 1991 roku na terenie gminy powstał leśno-geologiczno-krajobrazowy rezerwat przyrody Krępak. W miejscowości Jawornik Ruski znajdziecie odkryte w 1955 roku pokłady diatomitu, który wykorzystywany jest w przemyśle jako materiał pomocniczy w urządzeniach filtracyjnych. Stanowi także wypełniacz w produkcji farb, lakierów, papieru i tworzyw sztucznych. Bircza to nie tylko piękne widoki, dobre i malownicze drogi, ale także ciekawe zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Znajdziecie tu zabytkowe kapliczki i kościoły. Na uwagę historyków z pewnością zasługują Pałac Chumnickich, otoczony fortyfikacjami ziemnymi z XVII wieku, kaplica cmentarna z około 1850 roku i plebania unicka drewniana z pierwszej połowy XIX wieku. Teraz przenieśmy się do Dubiecka. Tereny tej gminy zamieszkane już były w okresie neolitu. Pierwsze zapiski o Dubiecku pochodzą z 1358 roku i wymieniają osadę jako królewską. Obecne Dubiecko, położone na lewym brzegu Sanu, założył w 1407 roku Mikołaj Kmita, późniejszy kasztelan przemyski. To tu urodził się książę polskich poetów Ignacy Krasicki oraz słynny awanturnik Stanisław Stadnicki, zwany Diabłem Łańcuckim. Gmina położona jest w zachodniej części Pogórza Przemyskiego, w dorzeczu Sanu. Większość mieszkańców Dubiecka zajmuje się rolnictwem. Atrakcyjne położenie gminy sprzyja rozwojowi różnych form turystyki. Na terenie gminy działają m.in. zakłady przemysłu drzewnego. Gmina wyróżnia się malowniczymi torfowiskami przejściowymi i wysokimi, z ciekawą roślinnością bagienną i torfowiskową. Nie brakuje też na jej terenie ciekawych okazów fauny, takich jak bociana czarnego i wydry, której obecność świadczy o czystości wód. Obiekty zabytkowe, które warto obejrzeć, to m.in. cerkwie w Piątkowej i Dubiecku, zamek w Dubiecku, a także jeden z najstarszych sakralnych obiektów architektury drewnianej, modrzewiowy kościół w Bachurcu. W lipcu do Dubiecka zjeżdżają miłośnicy motocykli na zloty harlejowców. To, co widzicie, to założony przez rodzinę Fredrów w XVII wieku Fredropol. Gmina ta położona jest na terenie Pogórza Przemyskiego. Przez jej teren przepływa rzeka Wiar. Centrum gminy leży w odległości 20 km od Przemyśla. Władze gminy przywiązują dużą wagę do rozbudowy infrastruktury. Na jej terenie działają dwie oczyszczalnie ścieków. Większość gospodarstw podłączona jest do sieci wodociągowej. Duża część mieszkańców gminy zajmuje się rolnictwem. Dominują tu jedno-, dwuhektarowe gospodarstwa. Znajduje się tu kilka rodzinnych tartaków. Najciekawsze zabytki to zespół klasztorno-kościelny Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej. Warto dodać, że Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej jest miejscem kultu religijnego i licznych pielgrzymek, które przybywają tu od ponad 300 lat. Inne zabytki to absolutnie unikatowa obronna cerkiew,
pod wezwaniem świętego Onufrego w posadzie rybotyckiej, dwór obronny w Sierakościach oraz pozostałości kompleksu obronnych budowli twierdzy Przemyśl. Nie można zapomnieć o leżącym 11 km na zachód od Przemyśla Krasiczynie, gdzie zobaczycie wzniesiony w XVI wieku wspaniały zamek zwany perłą polskiego renesansu. W narożach zamku usytuowane są baszty – boska, papieska, królewska i szlachecka. Symbolizują one uznawany przez magnaterię porządek społeczny i system wartości. Zamek otoczony jest parkiem należącym do najbogatszych ogrodów pałacowych w Polsce. Występuje tu 190 gatunków drzew i krzewów. Zwróćcie uwagę na drzewa pamiątkowe, symbole życia, związane z narodzinami synów i córek jednego z właścicieli Adama Sapiechy. Nazwa Krasiczyn związana jest z nazwiskiem właścicieli, którzy po wybudowaniu zamku zmienili nazwisko z Sziecińskich na Krasickich. Gmina ta jest bardzo atrakcyjna pod względem turystycznym, ponieważ przez jej obszar przebiegają trzy piesze szlaki turystyczne, szlak rowerowy oraz szlak wodny, który wykorzystywany jest jako trasa spływu kajakiem. W tej gminie znajdą coś dla siebie miłośnicy jazdy konnej, grzybiarze, myśliwi i wędkarze. Zachwyci Was położenie Krasiczyna, piękna rzeźba terenu i jodłowo-bukowe drzewostany leśne. Przed nami wizyta w Krzywczy. Najstarszy dokument dotyczący tego miejsca pochodzi z roku 1398. Wynika z niego, że już wtedy Krzywcza posiadała prawa miejskie. Badania archeologiczne dowodzą, że osada istniała na tym terenie już około VIII wieku. Gmina położona jest na trasie Przemyśl-Dynów, około 17 km od Przemyśla. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, niemożliwe jest uprowadzenie intensywnej gospodarki rolnej, nie ma tu także zakładów przemysłowych. Krzywcza to gmina aktywna w podejmowaniu inicjatyw społeczno-kulturalnych, organizująca coroczne imprezy, takie jak Dni Pogórza Przemyskiego, podkarpackie spotkania rodzin muzykujących Folkowa Nuta, festyn majowy oraz powiatowy przegląd grup kolędniczych. Atutem turystycznym Krzywczy jest czyste powietrze i woda, a także nieskażona gleba. W Krzywczy warto zobaczyć zabytkowy kościół, murowany z 1625 roku, dzwonnicę z końca XVIII wieku oraz murowaną cerkiew grecko-katolicką. Atrakcją przyrodniczą jest pomnik przyrody. Jałowiec pospolity o średnicy pnia 37 cm w Babicach nad Sanem, a także rezerwat brzozy czarnej w Rzeczpolu, zwanym dawniej Uchreczpole, czyli Węgierskie Pole, co sugeruje osadnictwo węgierskie na tym terenie. Nasza podróż trwa nadal. Tym razem jesteśmy w Medyce. Pierwsza wzmianka o tym miejscu wskazuje na rok 1403, kiedy to Medyka była grodem z zamkiem, w którym często bywał Władysław Jagiełło. Niegdyś za czasów panowania rodu Pawlikowskich Medyka była jednym z najświetniejszych ośrodków kultury polskiej. Pawlikowskich nazywano medyceuszami medyckimi. Gmina ta usytuowana jest na płaskowyżu sańsko-dniestrzańskim. Medyka jest kojarzona głównie z największym kolejowo-drogowym polsko-ukraińskim przejściem granicznym Medyka-Szeginie. Gmina ta to miejsce rolniczo-przemysłowe. Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Z zabytków warto polecić przede wszystkim fort w Siedliskach. Najbardziej efektowny fort, który daje wyobrażenie o monumentalnej budowli. Jest to pozostałość po austriackich fortach twierdzy Przemyśl, największej twierdzy w Europie po Antwerpii i Verdun. We wspomnianych już Siedliskach, na granicy z Jaksmanicami, znajduje się także ciekawostka przyrodnicza, stanowisko dokumentacyjne Skarpa Jaksmanicka, kolonia lęgowa żołny, ptaka objętego ochroną. W Polsce występuje tylko 50 par żołny. Orły to kolejna gmina w powiecie przemyskim. Decyzja o nadaniu takiej nazwy zapadła w 1927 roku. Miejsce to powstało ze sprzedanych majątków księcia Sapiechy oraz hrabiego Stadnickiego. Decyzję podobno podjęli nabywcy tych ziem. Ponieważ osadnicy zlecieli się niczym orły, taką nazwę nadali swojej wsi. Gmina położona jest 10 km od Przemyśla i 20 km od Jarosławia. Orły to gmina typowo rolnicza.
Uprawia się tu buraki cukrowe, ziemniaki, jęczmień, kukurydzę. Na terenie gminy działalność prowadzą piekarnie, młyny, masarnia oraz firmy zajmujące się handlem artykułami rolno-spożywczo-przemysłowymi. Obiekt historyczny wart zobaczenia to Fort 11 Twierdzy Przemyśl w Duńkowiczkach. W Orłach organizowany jest od 1981 roku Bieg Orła, w którym mogą startować uczestnicy w różnym wieku. W gminie kultywowana jest tradycja folkloru, przekazywana z pokolenia na pokolenie w Szkolnym Zespole Ludowym Ziemi Przemyskiej Trójczyce przy Szkole Podstawowej w Trójczycach. Przemyśl to nazwa już Wam znana, ale teraz przyszedł czas na kilka słów o gminie Przemyśl. W obecnym kształcie ta gmina powstała w 1973 roku. Obejmuje 13 sołectw. Ta gmina oplata Przemyśl od dwóch stron, od wschodu i zachodu. Od strony wschodniej granicą gminy jest granica państwowa z Ukrainą. Podstawą gospodarki tej gminy jest rolnictwo. Przyszłość upatruje się w turystyce. Polecamy Wam obejrzenie części zewnętrznej umocnień Twierdzy Przemyśl, forty w miejscowościach Grochowce, Łuczyce, Ujkowice, Kuńkowce, Ostrów, Nechrybka, Pikulice i Łętownia. Warto wspomnieć, że Fort 8 w Łętowni jest przykładem zagospodarowania, wykorzystania i eksponowania zabytku militarnego dzięki zapałowi i poświęceniu grupy społeczników. Gdy będziecie w Łuczycach, zobaczcie cerkiew grecko-katolicką, a w Łętowni kościół z 1919 roku. W Krównikach wybierzcie się do rezerwatu rzadkiej rośliny – szachownicy kostkowej. Zapraszamy do Stubna. Rok 1358. Wtedy to bracia Szymon i Leon otrzymują Stubno za zasługi dla kraju. Jak mówi legenda, w roku 1387 pod Stubnem miała miejsce bitwa między wojskami królowej Jadwigi i węgierskimi o panowanie nad tymi ziemiami. Nad brzegiem rzeki Wiszni można zobaczyć kopiec, mogiłę poległych w tej bitwie. Stubno położone jest 25 km od Przemyśla. Ma dobre połączenie z przejściami granicznymi w Medyce i Korczowej. Stubno to gmina typowo rolnicza. Uprawia się to głównie pszenicę, buraki cukrowe, hoduje bydło i trzodę chlewną. Najczęstsze skojarzenia z tą gminą to konie, ryby i bociany. Ponoć Stubno i okolice to największe skupisko bociana w Polsce. Wystarczy popatrzeć na bociani pomnik w centrum wsi. Prawdziwa atrakcja turystyczna to dwie stadniny koni w Kalnikowie i Stubnie, gdzie prowadzi się hodowlę koni pełnej krwi angielskiej. Zwolennicy Wielkiej Warszawskiej zapewne pamiętają, że to właśnie konie ze Stubna, takie jak Durant, Mustafa czy Limak, były zwycięzcami wyścigów konnych. Gospodarstwo rybackie w Starzawie to z kolei jeden z większych na Podkarpaciu ośrodków hodowli ryb. Ofertę tego gospodarstwa stanowią karpie, amury, szczupaki i sumy. Znajdzie się też coś dla fanów zabytków. Zobaczcie stary kościół w Stubienku, zabytkową cerkiew w Kalnikowie oraz zabudowania dworskie z pałacem Myszkowskich w Stubnie. Ostatnia gmina, o której Wam opowiemy, to Żurawica. Uznawana za największą i najbogatszą gminę w powiecie. Znana jest od XV wieku, kiedy to osiedlili się na terenie obecnym jeńcy spod Grunwaldu. W XVI wieku proboszczem Żurawicy był pisarz polityczny i publicysta Stanisław Orzechowski. Żurawica i okoliczne wsie wielokrotnie zmieniały właścicieli. Według słownika Królestwa Polskiego w XIX wieku należały one do księcia Adama Sapiechy. Żurawica to typowo podmiejska gmina, stanowi zaplecze dla Przemyśla. Dochody pochodzą z rolnictwa, przemysłu i usług. Gmina dysponuje jednymi z najlepszych w Polsce ziem. Jeśli chcecie zobaczyć coś ciekawego,